Już. Z nami organizator tego niesamowitego, epickiego wyścigu na krzesłach biurowych, czyli... Wyścigu na krzesłach biurowych. Tak jest, wyścigu na krzesłach biurowych. Taka prosta nazwa. Słuchaj, jak to się stało w ogóle, że wpadłeś na pomysł, żeby zorganizować taki wyścig? Przymierzamy się do organizacji Europejskiego Tygodnia Sportu, który ma być we wrześniu. I Komisja Europejska, czyli w zasadzie organizator na polskie Ministerstwo Sportu, wymyśliło takie wyzwania i co dwa tygodnie, na okres dwutygodniowy, co dwa tygodnie się zmienia, jest inne wyzwanie. W tym tygodniu właśnie był wyścig na krzesłach biurowych, a w przyszłym tygodniu jest konkurs na zdjęcie z drzewem. Na zdjęcie z drzewem? Tak. Aha, czyli już taki mniej jakby sportowy. Aczkolwiek elementy też, wspinaczki. Ale wymusza też turystykę, żeby wyjść to drzewo znaleźć. A, no tak, no tak. No w poprzednim tygodniu, jeszcze, właśnie dwa tygodnie temu wstecz, był konkurs na zdjęcie z dźwiganiem owoców. Same niesamowite rzeczy. Jesteś bardzo pozytywnym człowiekiem. Powiedz mi, skąd ty czerpiesz w ogóle, jakby, skąd bierzesz czas na takie rzeczy, na organizację takich sytuacji, takich wyścigów? Ja w zasadzie nie mam czasu, ale zawsze się gospodaruję, jak jest fajna inicjatywa, fajny pomysł się pojawi, to trzeba wycisnąć to, co jest i to zorganizować. No dobrze, czy wyścig na krzesłach biurowych to będzie jakby kolejna dyscyplina na olimpiadzie, myślisz? Na olimpiadzie myślę, że jeszcze nie, aczkolwiek zastanawiam się, czy nie zorganizować zawodów ogólnopolskich w przyszłym roku. O, to na dużo większym dystansie niż dzisiaj. Tak, i z przeszkodami. Z przeszkodami. Z przeszkodami i później jeszcze jakąś strefę freestyle, gdzie można by zrobić różne triki na krzesłach. Tak, z basenem z wodą. Świetnie, dziękuję ci bardzo. Powodzenia. Powodzenia.